Przygotowa gra akcji ze wspaniałą brytyjską panią archeolog. Ta pani to nieustraszona Lara Croft, a gra, o jakiej będzie dzisiaj mowa, to Tomb Raider The Last Revelation, czyli de facto część czwarta. Czy ten tytuł jest już po raz czwarty odgrzewanym kotletem, czy gra wniosła coś nowego, urozmaiciła rozgrywkę, poprawiła grafikę i wprowadziła jakieś usprawnienia? Czy nasza Lara kolejny raz wpadła w jakieś tarapaty, czyli czy fabuła jest ciekawa i odkrywcza? A wiecie, jak twórcy zaskoczyli na samym końcu wszystkich? I najważniejsze pytanie, czy warto w to zagrać? Zaciekawiłem? No to wyruszmy kolejny raz na przygodę z naszą wspaniałą panią archeolog. Siema, mam dzisiaj dla was już czwartą Larę Croft, czyli Tomb Raider The Last Revelation. Po tej części już widać zmęczenie materiału, widać, że jest to tak naprawdę ciągnięcie pomysłu z pierwowzoru, no ale jak to wyszło? Zacznijmy od początku. Jak już pewnie każdy wie, Tomb Raider okazał się światowym hitem, marką rozpoznawalną na cały świat i co za tym idzie, kurą znoszącą złote jaja. Jednak nie każdy już wie, że sukces był obarczony bardzo ciężką pracą deweloperów, ciągłymi spinami między wydawcą i ogólną presją. Mówiąc to najprościej jak się da, twórcy chcieli po prostu po trzeciej części odpocząć, złapać oddech i podejść do gry z nowymi pomysłami. I nie zgadniecie, co się stało. Wydawca odmówił, no bo przecież Tomb Raider jest marką, która przynosi kupę siana. Gra jest niby na nowym silniku, wygląda lepiej, prezentuje się bardziej świeżo, ale wciąż widać, że nie jest to tak świeżo, jak być powinno. Czwarty Tomb Raider jest grą, która dzieje się w jednej lokacji. Było to ryzykowne posunięcie, no ale udało się to i wyszło dobrze. Oczywiście, to te czasy, że mamy masę loadingów, dużych lokacji podzielonych na etapy, ale faktycznie mamy wrażenie podziwiania i zwiedzania ogromnego obszaru. No dobra, dobra, teoria teorią, ale jak to wszystko ze sobą współgra? Najpierw zacznijmy od menusów. Same one uległy zmianie, nie są jak w poprzednikach pierścieniowe, ale bardziej współczesne. Do tego w tle nie mamy statycznego obrazka, a prezentację etapów, co naprawdę wygląda dobrze i świeżo. Zatem przejdźmy do nowej gry. Po jej odpaleniu wita nas prerenderowana cutscenka, a później cutscenka na silniku gry. Przenosimy się do roku 1984, czyli do czasów młodej pani archeolog. I tutaj jest to świetny zabieg fabularny i wprowadzający do gry. Wprowadzający do gry, bo mamy na tym etapie ukryty samouczek, który w końcu jest wplątany w gameplay, brawo! Fabularny, bo jest to początek intrygi związany z późniejszą fabułą. Niestety, jakość audio jest jaka jest, czyli niestety zrozumienie angielskiej mowy z angielskim akcentem bez żadnych napisów wypada tutaj ciężko. Porównałbym to do poziomu zrozumienia na języku angielskim dialogów, kiedy nam pani nauczycielka puszczała to z jamników. I jakby to ładnie powiedzieć, mimo wszystko, mimo starań, wciąż jest wrażenie grania w to samo. Sterowanie, no nie zmieniło się, wciąż jest oparte na poruszaniu się po kwadratach, nadal poruszanie się larą jest toporne i wciąż jest wrażenie grania w to samo, tylko że w odświeżonej wersji. Mamy nowy mechanizm poruszania się po ekwipunku i możliwość łączenia przedmiotów. I niestety, w moim mniemaniu wypada to mocno tak sobie. Prawda jest taka, na początku gry jest niby wszystko w porządku, ale pod koniec, kiedy mamy w naszym ekwipunku masę gratów, no to znalezienie tego odpowiedniego jest męczące, no i zajmuje sporo czasu. Lara Larunia nauczyła się również nowych sztuczek, takich jak wspinanie się po linie i bujanie się na niej, by dostać się w odpowiednie miejsce. I znowu, kolejny raz, w teorii brzmi to fajnie, ale w praktyce jest to toporne i często kończy się upadkiem i śmiercią Lary. Dodano również możliwość korzystania z lornetki, ale faktycznie użyłem może tego z dwa razy. W przerywnikach filmowych postacie poruszają ustami, co dodaje realizmu. Więcej smaczków? Proszę bardzo. Lara po wyjściu z wody jest mokra i krople wody przez jakiś czas z niej spadają. Po strzale z broni łuski opadają na ziemię i nawet słychać odgłosy ich odbijania się od podłoża. Po ugryzieniu skorpiona zaczyna ubywać nam życie, co nie jest czymś mega zaskakującym, ale obraz zaczyna coraz mocniej falować i zniekształcać się. I znowu, to są tylko smaczki, niby nic innowacyjnego nie wprowadzają, ale cokolwiek zmieniają. Fabularnie, jak już wspomniałem, nasza przygoda zaczyna się od małej Lary.
Pod pieczą Wernera von Kroya nasza protagonistka uczy się swojego fachu. Jednak jej ziomeczek popełnia dosyć mocny błąd i zostaje uwięziony w ruinach. Gra później przenosi nas 15 lat do przodu i Lara kradnie amulet Horusa, co skutkuje wypuszczeniem prawdziwego, pradawnego zła sarkofagu. Dowiadujemy się również, że Werner jednak żyje i będzie naszym, nazwijmy to, rywalem. I tutaj uwaga, bo będzie spoiler gry z 1999 roku. Ostrzegałem jak coś. Gra, uwaga, kończy się śmiercią Lary Croft, ale dlaczego tak brutalnie? Najprościej w świecie twórcy byli zmęczeni ciągłym naciskiem, ciągłą presją i przymusem wypuszczania nowego Tomb Raidera co rok. Serio, każdy deweloper chciał śmierci Lary, chciał w końcu zamknąć jej historię ostatecznie i definitywnie. I tak, zgadliście, śmierć Lary była specjalnie wprowadzona na zbyt późnym etapie gry, by nikt się w ogóle nie zorientował. Czy warto dzisiaj zagrać w czwartego Tomb Raidera? I tutaj odpowiedź będzie ciężka i na pewno niezachęcająca. Gra, jakby na to nie patrzeć, jest dużo lepsza od części trzeciej, ale z drugiej strony jest to wciąż to samo, lepiej, ale wciąż to samo. Na pochwałę na pewno zasługują zagadki, są mega ciężkie, okej, ale też są mega pomysłowe. Na przykład, w jednej lokacji trzeba zdobyć monetę, tą monetę trzeba użyć w innym miejscu, potem trzeba wspiąć się po linie i wiedzieć, czego akurat potrzebujemy i to oczywiście zebrać, a jak już to zrobimy, to super unikalny klin z haczykiem służy do tego, by zabrać klucze na wysięgniku. Proste, prawda? Mini gry, jak na przykład nazwijmy to takie szachy, nie mam zresztą pojęcia, jak ten etap w ogóle przeszedłem, ale naprawdę ten etap był ciekawy, świeży pomysł, coś nowego, takie zaskoczenie i to pozytywne. Super pomysł z lustrem, naprawdę mega mi się ten etap podobał i też mnie zaskoczył. Fenomenalny poziom z pociągiem niczym z Uncharted i też zapada w pamięć na dłużej. Jak zwykle, zagadki są mega ciekawe, mega ciężkie, nawet bardzo, a niektóre sekrety niemal nierealne do znalezienia, czyli klasyczna Lara pełną gębą. Tutaj naprawdę widać, że twórcy starali się jakkolwiek urozmaicić grę. Naprawdę szastali dobrymi pomysłami i no, były to dobre pomysły, jak na przykład ta napędzana zabaweczka, którą puszczamy przed nami, która aktywuje pułapkę. Powiem to może inaczej, jak jesteś fanem klasycznych Tomb Raiderów, to już na pewno znasz tą grę, a dla osób nowych jest to tytuł zbyt archaiczny. Czwarta część dała nam naprawdę kawał dużej mapy i niestety ma to swoje plusy, jak i minusy. Plus, wygląda to dobrze i mamy wrażenie bardzo dużego obszaru. Minus, w gruncie rzeczy nie musimy robić wszystkiego w odpowiedniej kolejności, ale prawda jest taka, że nie mamy pojęcia, co w ogóle mamy robić. Tak, moim zdaniem część czwarta jest częścią najcięższą, jeśli chodzi o zrozumienie tego, co mamy w tej grze zrobić, by pchnąć fabułę dalej. A nawet jak wiemy, co mamy robić, to i tak nie wiemy, gdzie tego szukać. Sterowanie tak, jest jakie jest, ale da się go nauczyć, ale niestety, u mnie problemem była niewiedza, co robić i gdzie iść dalej, czyli gra z solucją, poradnikiem czy jakimś gameplayem. Podsumowując, czwarta część jest tym samym co poprzedniki, wciąż jest to ta sama gra, ulepszona, ale wciąż ta sama. Na koniec pytanie do was, co wy myślicie o The Last Revelation? Graliście czy nie ma szans, byście w ogóle w to zagrali? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do was. Rzecz jasna i oczywista, zachęcam was do moich innych materiałów, na przykład o materiałach o poprzednich Larach, jak i wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. A natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć.